Dzień dobry, z tej strony Sołek Grochowina. Chciałem dzisiaj Państwa zaprosić na kolejny nasz temat w naszych rozważaniach. Czym jest aloes? Czy warto go stosować? Parę słów o mnie. Jestem dyplomowanym naturopatą, dyplomowanym źlarzem, fitoterapeutą i mam ukończone kilkanaście kursów doskonalenia zawodowego z zakresu naturalnych metod powrotu do zdrowia. Wszystkie informacje natomiast, które tutaj dzisiaj uzyskasz, to co przeczytasz, to co usłyszysz, nie są w żaden sposób poradą medyczną, a tylko i wyłącznie zbiorem informacji, które są ogólnodostępne na internecie. Te wszystkie informacje, Szanowni Państwo, zebrałem w jedną całość, tak żeby wyeksponować to, co jest najważniejsze. ALOES jest bogactwem składników odżywczych. Sog z ALOESu znany jest z dobroczynnego działania na organizm. Normalizuje pH żołądka. To jest bardzo istotna informacja, bo od tego się praktycznie wszystko zaczyna. Wspomaga funkcję układu pokarmowego, poprawia przemianę materii, a to Spomaga odchudzanie, oczyszcza jelita, poprawiając oczywiście ich wchłanianie. Jeżeli my w tym momencie robimy detoks organizmu, a zapominamy o tym, żeby właśnie oczyścić nasze jelita, to nasze kostki jelitowe w dalszym ciągu nie przyswajają składników odżywczych do organizmu. Kostki jelitowe, Szanowni Państwo, to jest taki, wyobraźmy sobie perski dywan, który jest zwinięty w rulon. Te kosmki właśnie nasze są zaśluzowane, w nich są resztki pokarmowe jest z nich kamień kałowy. To wszystko powoduje, że składniki odżywcze nie przedostają się do krwiobiegu. Co jeszcze robi dobrego sok z ALS-u? Reguluje proces zaparć. No to w tym momencie, szanowni państwo, jeżeli reguluje pracę układu pokarmowego, pracę jelit, również często my mamy właśnie taki, niestety, silny problem. Albo mamy brzuch napięty jak balon, albo mamy problemy z wypróżnianiem się, albo bardzo nieregularne te wypróżnienia mamy, ale mamy również coś takiego, właśnie jak zaparcia i zdjęcia. To wszystko reguluje również AOS. Zmniejsza stany zapalne organizmu. No to też, szanowni Szanowni państwo wydaje mi się warto koło tego bliżej pochodzić zastanowić się poczytać oczywiście tutaj też muszę zaznaczyć ale jest ma bardzo dużo przeciwwskazań to nie jest tak że on jest bezpieczny dla każdego bo nie ma czegoś takiego że wszystko jest dla wszystkich coś jak jest na wszystko to jest na nic pamiętajmy szanowni państwo ale jest ma dużo przeciwwskazań w związku z powyższym przeglądając te informacje będziesz musiała będziesz musiał skorzystać z konsultacji by dopytać czy akurat kuracja suplementacją aloesem jest dla ciebie, bo być może masz przeciwwskazanie. Aloes, szanowni państwo, składa się w 96 do 99% z wody. A mimo to jest to roślina, która potrafi w suchych warunkach przetrwać kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 lat, czekając na ponowne sprzyjające warunki do rozwoju. I teraz popatrzmy, co się dzieje. Jeżeli 96 99% wody, to z czego składa się reszta? I to jest właśnie to największe bogactwo, którego my potrzebujemy. W tych pozostałych częściach aloesu są właśnie glukomanany, aminokwasy, minerały, jest sporo lipidów, enzymy, sterole, saponiny, są witaminy, lignina, kwasy salicylowe, mukopolisacharydy. To jest, Szanowni Państwo, właśnie to bogactwo składników odżywczych, które my mamy naprawdę możliwość. Sięgnąć i zastosować w swoich terapiach, w swoich kuracjach. W Aloesie znajduje się wiele drogocennych dla człowieka składników. W swoim składzie zawiera 75 potencjalnie aktywnych składników. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy, przyczynia się do prawidłowego metabolizmu insuliny i prawidłowej tolerancji glukozy. Szanowni Państwo, to jest bardzo silny produkt profilaktyczny w chorobach cukrzycy jak i również oporności. A w momencie, kiedy niestety zachorujemy na cukrzycę, jest to bardzo silny produkt, wspomagający organizm właśnie w tej dolegliwości, w tej chorobie ciężkiej, która jest bardzo nieprzyjemna. Ale szanowni Państwo, zabiera 12 substancji, w tym beta-citosterole, które mogą pomóc powolnić lub zahamować stany zapalne. Może pomóc z bólami stawów spowodowanych ich sztywnością i poprawić ich ruchowość. Reguluje masę ciała i poziom glukozy, zwalcza bakterie, wirusy oraz grzyby poprzez tworzenie przeciwciał, poprawia pracę jelit, reguluje pH żołądka, a tym samym łagodzi refleks żołądkowo przełykowy. My bardzo często niestety mamy taką dolegliwość i sięgamy po różnego rodzaju leki, np. IPP które niestety nie przynoszą nam ulgi, a wręcz przeciwnie potęgują problem, dolegliwość, bo żołądek im lepiej jest zakwaszony, tym, Szanowni Państwo, zwieracz lepiej działa. Metoryka górnego zwieracza po prostu lepiej funkcjonuje. Im bardziej odkwaszony żołądek, tym ona jest luźniejsza i treść się nam wylewa do przełyku, w związku z powyższym mamy refluks żołądkowo-przełykowy. Ale jest znany i szeroko stosowany na całym świecie. Nie ma medycyny, która by go nie wykorzystywała, Włącznie z medycyną chińską, iwardyjską czy japońską. Również jest sporo publikacji informacji o tym, że na przykład na kontynencie afrykańskim jest bardzo szeroko stosowany. Stosowany był w Mezopotamii w 2100 roku, przed naszą erą, gdzie posiadał tablicę akredytacji. O jego właściwościach możemy przeczytać również na egipskich papirusach z 1550 roku przed naszą erą. Szanowni Państwo, aloes alkalizuje ciało. Co to oznacza w ogóle? Większość chorób łatwiej się leczy w środowisku zasadowym. Niestety, ludzie głównie żyją się produktami o kwaśnym odczynie. A dla dobrego zdrowia powinniśmy przestrzegać reguły 80-20. 80%, 80 żywności alkalizującej o odczynie zasadowym, czyli większość świeżych warzyw, i 20% okwasowej żywności. Aloes. Jest pokarmem o czynie zasadowym, czyli alkalizuje organizm. Pomaga zrównoważyć zbyt dużą ilość kwaśnych produktów żywieniowych obecnych w jedzeniu. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy, przyczynia się do prawidłowego metabolizmu insuliny, prawidłowej tolerancji glukozy. Pomaga utrzymać prawidłowe parametry glikomiczne. przez Pobudzanie yy, pobudzenie uwalniania insuliny, wspomaga utrzymanie fizjologicznej wartości tkanki łocznej na błąka skóry, włosów, paznokci, wspiera odporność i kontrolę rozwoju kolonii drobnoustrojów w organizmie, przyczynia się do odporności podczas yy, cyklu miesiączko, miesiączkowego, korzystnie wpływa na aktywność fizjologiczną układu rozrodczego kobiet, łagodzi objawy menopauzy. Wykazuje korzystny wpływ w stanach zmęczenia, obciążenia psychicznego, pobudza metabolizm, wspiera motorykę układu jelitowego i tranzyt jelitowy, Aloes zawiera witaminy z grupy A, witaminy C, witaminy grupy A, C, e, również zawiera witaminy grupy B. Jeżeli chodzi o witaminy A, C i E, które są przeciwutleniaczami, one również, Szanowni Państwo, potrzebują aminokwasów też do właściwej swojej syntezy, ale to jest osobny temat. Natomiast aloes, proszę zwrócić uwagę, zawiera takie składniki. Również podaje się, że zawiera witaminę B12. Ona jest w bardzo znikomych w śladowych ilościach. Niemniej jednak niektórzy producenci, sprzedawcy produktu podają informację, że zawiera również B12. Zawiera również kwas foliowy. Zawiera cholinę, antyoksydant, który neutralizuje wolne rodniki. Zawiera enzymy. Dokładnie 8 enzymów, które w tym momencie pomagają zmniejszyć nadmierne stany zapalne. Gdy jest na przykład też stosowany na skórę, podczas gdy inne enzymy pomagają w rozkładaniu cukrów i tłuszczów. Także mamy tutaj wiele ciekawych kompozycji, które są w aloesie. Aloes może być stosowany również oczywiście zewnętrznie, czyli przy różnego rodzaju ranach, jakichś skaleczeniach, jakichś egzemach. Jeżeli mamy atopowe zapalenie skóry, to tym możemy naprawdę aloesem robić sobie okłady, bo aloes właśnie poprzez te enzymy działa kojąco Również na tego typu uszkodzenia. Ale co więcej, stosowany do ustnie wewnętrznie będzie redukować wszelkiego rodzaju nadżerki, jak i również brzody. Ale zawiera minerały, dostarcza wapnia, chromu, miedzi. Miedź jest akurat tutaj w śladowych ilościach, ale jest. Zawiera selen, magnez, mangan, potas, sód i cynk. Minerały te wszystkie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania różnych układów enzymatycznych na różnych szlakach metabolicznych. Co więcej, w aloesie znajdują się antrachinoidy. Zawiera ich aż 12, a to są z kolei związki fenolowe, tradycyjnie zwanymi, zwane jako środki znane, jako środki przeczyszczające. Czyli bardzo fajnie oczyszcza organizm. Dzięki temu mamy cały czas informację, że aloes działa detoksykująco na nasz organizm. Zawiera sterydy roślinne. One mają działanie przeciwzapalne, a jednym z takich sterydów, lupeol, wykazuje również właściwości antyseptyczne i przeciwbólowe. Zawiera hormony, które pomagają w gojeniu się ran i działają przeciw zapalnie. W aloesie znajdziemy, szanowni Państwo, kwasy tłuszczowe. W związku z powyższym, też mamy kolejny powód, dla którego sięgamy po aloes. Jednym z takich kwasów tłuszczowych jest właśnie ten kwas linolenowy, który ma działanie przeciwzapalne. Wykorzystuje się go w autuminologii, chorobach neurodegradacyjnych, metabolicznych, jak również w problemach skórnych i hormonalnych. Z kolei kwasy tłuszczowe, mirystynowy i kaprylowy, znany z właściwości akurat kokosa, to z kolei ma bardzo wysoki korzystny wpływ na nadbłonek przewodu pokarmowego działa immunomodulująco bakteriostatycznie i grzybostatycznie. Czyli popatrzmy, szanowni państwo, ile jest ciekawych składników odżywczych w aloesie? Ale co więcej, aloes dostarcza 20-22 z 22 aminokwasów wymaganych przez człowieka. Tutaj jestem Informacja o tych 20 aminokwasach, to faktycznie ich zawiera 16 w konkretnej dawce. Cztery pozostałe są w śladowych ilościach, natomiast jest zmienia faktu, że te cztery też tam są, czyli mamy 20 aminokwasów. W tym zawiera 7 z 8 aminokwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, i zawiera również kwasy licylowe o właściwościach zapalnych, przeciwbakteryjnych. Obecne w liściach aloesu na przykład izobarbolina, czy antracen, emodyna, ester kwasu cynamowego kwas chrysofonowy one działają przeciwbólowo przeczyszczająco przeciwbakteryjnie grzybobójczo mało tego wirusobójczo Popatrzmy, Szanowni Państwo, Ale warto wprowadzić do takiej stałej naszej suplementacji, pod warunkiem oczywiście, że nie ma przeciwskazań na niego, gdyż y, przyspieszy wiele rzeczy w naszym organizmie, wiele procesów chemicznych, a jednocześnie będzie cały czas działał jako bariera ochronna przed różnego rodzaju wirusami, grzybami y, czy bakteriami. Ale jest wzrost dobroczynnych bakterii y, lactobacillus. Sok o stężeniu 5%, jeżeli chodzi o aloes, już w tym momencie podnosi właśnie dobroczynne działanie bakterii z grupy Lactobactylus. Aloes hamuje rozwój streptokoków, grzybów candida, gronkowców, jak również helikobakter pyroli, salmonella czy shigella. Ale działa również prebiotycznie na florę jelitową. Ponadto działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwdrobnoustrojowo, przyspiesza gojenie nadżerek i owrzodzeń szlożówki żołądka i jelit. On jest również bardzo często stosowany w leczeniu choroby leśnickiego krona, rzadziejącego zapalenia jelita grubo, grubego, czy zespołu lita drażliwego. To wszystko dzięki alosowi zaczyna być wyciszane. Aloes dostarcza monosacharydów. Tutaj akurat jest istotna ta informacja. Dlaczego? Bo nie dość, że ma te monosacharydy, polisacharydy, to stwierdzono również występowanie acemanu. To jest bardzo fajna ciekawa substancja. To jest polisacharyd odpowiedzialny za jego wysokie zdrowotne właściwości. I teraz, jeżeli to rozłożymy tak na czynniki pierwsze, to D D I mozer. Mukopolisaradyt. związek ten ma potencjalne właściwości immunostymulujące, przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, żołądkowo-jelitowe. Immunomodulacja, immunostymulacja, szanowni Państwo, to jest to, że w danym momencie organizm potrzebuje wyższej odporności, to mamy w tym momencie właśnie do dyspozycji aceman, który działa w ten sposób na nasz organizm, czyli stymulacja odporności organizmu. Ale posiada właściwości immunomodulujące przez zwiększenie poziomu przeciwciał, przeciwwirusowe. Czyli popatrzmy, jeżeli w danym momencie, powtórzę to, w danym momencie organizm potrzebuje podniesienia odporności organizmu, czyli immunomodulacja, to w tym momencie następuje produkcja przeciwciał. Mamy również działanie przeciwnowotworowe, bo zwiększająca się aktywność limfocytów typu T o 50%, zwiększająca aktywność makrofagów, co prowadzi do szybkiego gojenia się też Czyli popatrzmy, nie dość, że mamy przeciwnowotworowe działanie, bo zwiększa aktywność nifocytów, to jeszcze w tym momencie zwiększa aktywność makrofagów. Zawarty w aloesie polisacharyd mamnoza może osiągnąć korzystne efekty w zwalczaniu kandidy. Pamiętajmy, że aloes jest prebiotykiem, który wspomaga pożyteczną florę bakteryjną. Tutaj musicie też Państwo pamiętać: wiele lat tłumaczymy, czym jest kuracja probiotyczna, natomiast cały czas sugerujemy, żeby robić kuracje synbiotyczne, tak aby z probiotykiem były podawane prebiotyki. Prebiotyk to jest takim, taką odżywką dla bakterii probiotycznych. Ale działa jak naturalny antybiotyk wzmacnia układ odpornościowy, przyspiesza zawliźnianie ran, rekonstrukcję skóry i jej wytrzymałość, pomagając w dostarczaniu tlenku do komórek skóry i pobudzania antyciał i te pobudzanie antyciału oczywiście do usunięcia uszkodzonych tkanek oraz stymulacji produkcji nowych, spowalnia procesy starzenia skóry, poprawiając jej elastyczność poprzez zwiększenie ilości kolagenu i elastyny, ma właściwości antyoksydantu. Bardzo istotne jest to, by wraz z alasem były podawane bioflavonoidy. Bo one są naturalną substancją o działaniu wspomagającym układ odpornościowy i stosowane jako suplement diety, bioflawoniny, mają działanie prozdrowotne i stosowane są między innymi w profilaktyce chorób nowotworowych. Są uzupełnieniem i nośnikiem substancji aktywnych, jakie są właśnie w aloesie. I takim bardzo ciekawym bioflawonoidem jest dzika róża. Myślę, że każdy z nas słyszał o dzikiej róży, wie co to jest, na przynajmniej wie jak ona wygląda. Dzika róża wspiera odporność, zdrowie układu oddechowego, utrzymanie fizycznego, dobrego samopoczucia i jest idealnym właśnie bioflawonoidem. Na naszym rynku jest bardzo dobry klasy produkt aloesowy z dodatkiem ekstraktu z dzikiej róży. Produkt nazywa się Aloe Plus. Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów skontaktuj się z osobą, która pokazała Tobie tą informację. Jeżeli potrzebujesz się skonsultować, dopytać jakieś szczegóły również zapraszam Ciebie na indywidualną konsultację. Życzę Tobie ciekawych przemyśleń na temat Aloesu, właściwości jego i to, czy go stosować, czy nie, pozostawiam Tobie. W mojej ocenie kwestia jest tylko i wyłącznie, od kiedy zacząć stosować Aloes. Jeszcze raz dziękuję Tobie bardzo za poświęcony czas i życzę dobrego dnia. Pozdrawiam, hej, hej.